Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich i jej podległych brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu rządu narodowego, którego ręce Rada Regencyjna zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej temuż rządowi narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy. Proszę Państwa, już zdąża do nas uwagi status zaprzęg Pani Elżbiety Kupieckiej z tym kwiatką. A niepotrzebne. No. A to tutaj na piątek. Zaprzęgiem po wozie, jak mówiłem, pan Hubert Majkutewicz. Ze Świętokrzyskiego, ekipy pana Grzegorza Pałuckiego z Małopolski, z miejscowości Jastew. Się zabierają życie, nie? Bój się sobie. No. Zapraszamy panie Waldku o ukłon zatrzymania. Oglądaliśmy 5 zaprzęgów amatorskich w koniach dużych, 3 zaprzęgi w koniach małych i 6 zaprzęgów w koniach sportowych. To wszystko dzięki Państwu, którzy mogliście i chcieliście do nas tutaj przyjechać. Dużym kołem w koło brzeży całego parku proszę o głosowanie. Zaprzęg stajni Galicji, miejsce drugie z Wilnim Bała, stajnia Podlesie. Miejsce trzecie w konkursie sportowym siła para siwych koni pana Grzegorza Pałuckiego. I dla odmiany para karych z Rydzów pana Feliksa Jaje. I para śląskich pana Jana Wójtowicza powoli dla Gamszela.
panowie z Koblesza, Jacek Korda i Wojciech Korda. I Kucyki, i Piotr Ciekan z Wolimielec. I pan Hubert Majkutewicz ze Stajni na Węczy. I ekipa pana Merkuta z Koblesza. I ekipa pani Elżbiety Kwiatkowskiej z Kalnikowa. Duże brawa, dziękujemy tej ekipie pana Szajru, również ekipa pana Eugeniusza Dziadorza, Lubakowa, Waldemar. I ekipy dwie pana Waldemara Harli, proszę już, i pan dziekan, i jeszcze ekipa i zastęp pana Aleksandra Mroza, powozi zastępcy pani Józef Matę. Dziękujemy panie Józef. Ekipa pani Małgorzaty Stańko z Węgierki, powiat Jarosław. I prosimy powoli o odjeżdżanie z parku.